Witam ponownie. Ostatni dzień turnieju o Puchar Prezydenta. Bez względu na ten wynik, już wczoraj kadra Mazowsza uplasowała się na pierwszym miejscu, ale dzisiaj postawili kropkę nad i potwierdzili, że są mocną kadrą w tym sezonie. Pan trener Rogowski, z Pruszkowa Wojtek, dobrał tutaj bardzo silny zespół fizycznie, opierając się o zawodnikach Grójca, Radomia, jest i Polonia Warszawa, jest i Ursynów, jest i Żyrardów. Więcej o zawodnikach będziemy gadać na półfinałach, bo to turniej towarzyski. Jak będą półfinały, to opowiem więcej tutaj o zawodnikach. Natomiast Dolny Śląsk, ostatnie miejsce w turnieju, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie wyżej, ale jak mówiłem, bez dwóch czołowych zawodników, nie? To dużo robi. Małopolska będzie walczyć o drugie miejsce teraz, nie? Zakończenie. Jadać dzisiaj na turnieju jeszcze nie w takiej formie, jakby chciał. Sam ze mną rozmawiam, mówi Zibi, coś mi nie idzie. Ja mówię, nie martw się, forma sama nadejdzie. W tym momencie, która ma tutaj Jelenia Góra. Sudety Jelenia Góra, pozdrawiamy rodziców. Fajny zawodnik, stara się. Tutaj czekolada będzie. Proszę ładnie. Okej. Śląsk Wrocław chyba. Albo... Waszym zdaniem Mazowsze wygrało jak najbardziej zasłużenie ten turniej. Na ten moment byli najmocniejsi. Kadra Małopolski wygrała ten turniej. Proszę? Moim zdaniem kadra Małopolski wygrała ten turniej. Tu nie ma kadry Małopolskiej, jest kadra Krakowa. Jakby była kadra Małopolska. Jakby była Małopolska, to by jeszcze wygrali. Jakby babcia miała wąsy, to by kim była? To będzie dziadkiem. Ale panie prezesie, muszę pogratulować, że pana struna u was ruszyła teraz. Chodzę, wyniki, punkty, wszystko jest. Tylko, że na tej głównej stronie tylko jest taka mała zakładka i wszyscy to zauważają chyba, żeby przejść na te rozwiedki. Nie jest to dane problemu. Trzeba ten esor nacisnąć. Dużo was to kosztowało. Bo to jest to samo, co na śląskim, jednopolskim. Ale ja mi się wydaje, że ty wszędzie już powinni to wprowadzić. Podkarpackie jeszcze nie ma, świętokrzyskie nie ma, lubelskie nie ma, zachodniopomorskie nie ma. Co innego, pomorskie i łódzkie ma co innego. I łódzkie to samo mają. A dolnośląskie ma jeszcze coś innego. A pozostałe już mają to samo. No właśnie. Ale kiedyś mi mówił jeden pan, że to też nie jest dobrze, że dzieci widzą ile mają punktów, bo się potem nakręcają. Ja wiem, że tej młodszy nie ma idealnych. Że oni to oglądają codziennie, kto ile punktów zdobył, że chcą liderować. A tak nie widzieli, nie było tego, nie?
No. No, masz. Tego nie ma, nie to byśmy się nie wypłacili. Ja mam taką firmę, co sobie za statystyki żąda 100 zł od meczu. Od meczu? Tylko od meczu, bo to dwie osoby po 50 zł. Dobra. Tak. Mecze o drugie miejsce, o wicemistrzostwo. A to jest o pierwsze? Indywidualnie. Czyli czemu ma aparat się wypaść? Specjalny do serwisy koszykówki młodzieżowej z Korony Kraków, studniej opuwar prezydenta, pozdrawia Zibi i... Hanowie z Małopolski. I Kamil.